Mamy Lamesena. To jest nasza świątynia z Lamesenem. No i jedziemy. Dawajcie. Let's go. Czy tamta też ma... Czy tamta też ma stone skina? Czy mi się przewidziało? Dobra, mana. Jaki levelek? 4-1 mamy. 4-1 mamy. Także tak, można powiedzieć, że zdrowo, ale tutaj ci, którzy grają razem ze mną, można powiedzieć, w serii na YouTubie, czy teraz, to no, polecam troszkę więcej przylevelować. Nawet mówię, na samym Eldrichu, na normalu, moglibyście sobie zostać aż do 40 przynajmniej i potem wbijać ten level. Dużo osób na tym etapie chciało mieć koło 50 przynajmniej, także i na pewno gra byłaby dużo lepsza, dużo szybsza. I no więcej byście rzeczy trafiali po prostu, nie? Stone skin? Tak jest, dlatego tak ciężko, ale to... Już się rozmontowujemy. Tak, 40-45, tak jak Kilki Arts mówi, że to są takie levele, których ludzie lubią wejść na koszmar dopiero. Ale ponieważ jest to seria, taki challenge, chcę wam pokazać, jak można ja chcę wam pokazać, w jaki sposób można coś zrobić na dużo słabszej postaci i będziecie mieli świadomość, że wy na swoich postaciach mocniejszych, dużo mocniejszych, będziecie mieli łatwiejszą drogę i to was, miejmy nadzieję, zachęci do gierki. Wcale nie trzeba mieć Enigmy, Infinity i innych chorych itemów, żeby cokolwiek robić w tej grze. A granie solo self-found jest naprawdę uzależniające. Ups. 1 HP. Dobry poison. Uber poison. Uber poison. Idziemy po staty, idziemy po dexa. Potrzebujemy dexa. Tak jest. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Patrzcie, jakie piękne tyteczki. ED. Mana, stamper hit. Oj, gdybyśmy mogli grać jawką. Oj. Ale nie możemy, bo jawka jest za łatwa. Tak, oczywiście, 50 da się wbić na normalu, jasne. Jasna sprawa. Akino. Dobrze, nurkujemy teraz do kanałów. Jedziemy. Tak, oczywiście, ale też, znaczy, ameczka z Enigmą jak najbardziej też jest okej, nie? Bo jednak Enigma sama w sobie to jest mocny boost. Chains of Honor też jest konkurencyjna bardzo mocno. Ja osobiście lubiłem Amkę z Enigmą nawet na gorszych progach, bo jednak takie rzeczy jak przeskakiwanie przez rzekę płomieni, a bam, 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 robienie CS-ów szybszych, jest jak najbardziej okej, nie? Ale tak jak mówisz, że przechodzenie, bieganie jest giga dobrym wyborem. Tak, i Forti jako kolejna zbroja konkurencyjna. No, Forti jest zdecydowanie pick number one, jeżeli chodzi o damage. Kto wie, może zrobimy Forti na tym ranie. El Sol do Lo. Easy. Lo nie jest tak ciężką runą do znalezienia. Wszystko się dzieje. Ostatnio Gymnasium miał runę jak na speedrunie, to... Możemy mieć inną runeczkę. Multiple shot. Dawaj. Oj, koniec! No, niestety. O Jezus,
ciężki się wylosowało tutaj. Dawaj, dawaj. Niech głowa odpadnie. Dobra. Fajny surf jest tej Valkyrie, czyż nie? Patrzy na jej pasek życia. I najlepsze jest to, że ona jeszcze ich niszczy. Powolutku, ale sobie niszczy. O! Zbroja niebieska z Frosnową. I z nową. Nie wiadomo, czy ma item do Frosnowy, czy zbroję niebieską. Ale ma i jeden, i drugi. I nowe, i Frosnowe. O, to jest takie uderzenie i tego, nice. Tak. Tak, Valkyria jest najlepszym summonowanym minionem w tej grze. Ona jest po prostu legendarna. A ta jest najpiękniejsza. Niobowa. No, to jest mój pick number one, jeżeli chodzi o tą Amazonkę. Valkyrię. Niobowa. Dobra. Bo się rozmarzyliśmy. Chodźmy teraz do Travinkal, podbijmy waypoint w Travinkal, żebyśmy mieli już wszystko z głowy i wracamy się do kanałów, nurkujemy. Teraz ma zbroję ze zwiększoną obroną. Ta zbroja, to ona daje dużo większą obronę w zależności od poziomu postaci, nie? Fajne, można się domyślać mniej więcej w zależności od tego, jakie afiksy, jaki kolor nakładają na daną zbroję. Dobra, przebiegnijmy sobie tutaj. Można się domyśleć, jaka Valkyria nam się losowała. Jaka nasza Valkyria ma super moce. Okej. Idziemy kanały i szukamy. O, i znaleźliśmy. To było dosyć łatwe. A zbijmy sobie tą paczkę. Chodź. Tak. Ej, kuilo, ona wytrzymuje. Kamrat Blizzard powinien zrobić tablicę z nagrodami na naderze. Dla tych, co pierwsi przejdą Hel, to byłaby weryfikacja speedrunnerów. No, nagrody jakiekolwiek czy coś, ale oni tego nie zrobią, bo mają to w dupie. Raz zrobili ten fajny wyścig, zapowiadało się wtedy super, że... pamiętacie ten wyścig, taki pierwszy wyścig? Na rozpoczęcie D2R-ki. Nazywało się to Hell Run, czy tam Hellfire Run. I to był świetny event. W jednym teamie był Lama, w drugim teamie był Boxer Kabaty. Pamiętam. O Jezus. Zmrożona bowka to jest skandal. Nice. No jest. Najfajniej tak dobić właśnie poza ekranem.
O nie! Dobity poza ekranem i nie ma lutu! Co za scam! W sensie, bo był nad... Nie dlatego, że poza ekranem, tylko dlatego, że... jest nad tym... Nad rzeczką był. Nie ma modowanych serwerów, jest to nielegalne. Fajnie tak dobić poza ekranem, dokładnie no. Tutaj mamy super chesty, Players 8. Wpisałem przed otwarciem, ponieważ wtedy jest więcej lutu, statystycznie większa szansa na jakieś ciekawe runy, na przykład runa Lem, runa Lum. Mogą tutaj wypaść. Runa Lem, Lum nawet na ostatnim speedrunie mi wypadła. Dobra. Niestety nic tym razem, ale tutaj macie te super chesty. O tym mało osób wie, o tym mało osób pamięta. Kredynał, Enigma będzie składał? Mała szansa, że się uda. Nie będę farmił do Enigmy teraz. Ale jest taki challenge, że... Znaczy, wczoraj o tym gadaliśmy dopiero. Jeszcze nic zostało ustalone. Ale 60-godzinny challenge, w którym muszę zebrać runy do Enigmy albo zamiennie na ileś tam high run innych, a jak nie, to golę brodę na streamie. Ostatnio zgoliłem brodę 10 lat temu, słuchajcie, także może być ciekawie. Ale muszę ustalić jasne zasady, żeby ktoś mi potem nie zarzucił, że się wymiguje od golenia brody. Nie, Sharky, 60 godzin gry. Normalnie z timerem speedrunnerskim. In-game time liczymy, in-game time. Lovepux, broda, słaby deal. Broda, to nie masz chyba brody, Lovepux, jak tak mówisz. Ty na pewno nie masz brody. Broda to jest świętość, stary. Elo, papiczyn. O, bez brody Ansu od razu, no. To już w ogóle podwójna stawka. No właśnie. No właśnie, Lovepux. Dlatego, nie no, broda to jest bardzo wysoka stawka. Gigantycznie wysoka stawka. Dlatego, no, piłka byłaby mocno w grze. Nie, Sharky, wtedy broda na zero, normalnie. To musi być, nie no, to wtedy na pełnej. Broda na zero. Nie no, każdy kto ma brodę wie, że... Zgolenie brody, albo zakład o zgolenie brody, to jest mocna sprawa. Kamrat, czemu ta postać ma taki mały damage? Bo jest to błazonka. I tak wygląda, bardzo mało osób gra błazonką Solo Cell Found od zera. I tak to wygląda. Aczkolwiek też jest bardzo duże pole do poprawy, bo mamy bardzo słabą broń jeszcze. Z normala praktycznie. Więc czekam na jakąś bazę i jak zrobimy olśnienie, to wystrzelimy albo ostrze Tiltalam. Stone skin nie najlepszy wybór, ale wyszedł jako pierwszy. Wyszedł jako pierwszy, niech będzie. Wiecie co? Może zabijemy sobie całą radę dla Becky? Zabijmy sobie całą radę. Może wypadnie coś ciekawego przypadkowo. Skoro mamy okazję zabijać radę, czemu by nie? Farbowanie na siwo? Ale to nie jest... to musiałby zrobić salon kosmetyczny, bo jak się jest brunetem, to najpierw musisz się wybielić na jajeczko. Dopiero potem nałożyć siwą farbę. Wiem, bo chciałem mieć siwe włosy kiedyś. Znaczy dalej chcę, są zajebiste. Ale to nie da się tego zrobić na streamie, to... będzie głupkowate na streamie. Albo wyjdzie jakiś dziwny kolor rudy tam. To też jest creepy, nie? Bo żeby mieć kolor na siwy, trzeba najpierw wyjałowić swoje włosy, czyli wypukać pigment z nich, czyli zniszczyć je, a potem dopiero nałożyć farbę, jeżeli jest się brunetem.
O, nie do mnie. Okej. Buen día. Albo mieć tyle lat co drzewek. Pepiczyn, dziękuję mojemu kotu, który obudził mnie nad ranem, akurat jak biłeś Ubery. Na, jak biłem Ubery, nice, Pepiczyn. No wczoraj Pebek siadł. Fajnie wyszły te Ubery. Bardzo szybkie mini Ubery i Ubery. Ten sobie. Chilki, mi włosy tracą kolor i się robią siwe. A to ile ty masz lat, Chilki? Jeżeli można spytać oczywiście. Jak nie, to nie odpowiadaj. Sorry wtedy. Ja miałem, bo ja miałem siwe włosy już od czwartej podstawówki, nie? 27. O Jezus, przecież ty... Jak ty w piaskownicy razem ze mną jeszcze, Chilki. Ale też mam siwe włosy. No ale to mówimy o takich pojedynczych przypadkach, nie? Tam, czy, no pojedynczy, parę set tam siwych włosów jest. O, Sharkskin Glavesy. Ale to wiesz. To myślę, że chill pill. Alakai, na zapał i fanatyzm ja bym zmieniał albo na początku czwartego aktu na koszmarze, no bo tam masz bardzo dużo fire resów, albo już wytrzymać ten czwarty akt cały i zrobić fanatyzm i zapał na... Na początku piekła ewentualnie. No to te, nie, wtedy już na pewno. Wtedy już na pewno. Bo piąty akt generalnie na Holy Fire, dobrze rozwiniętym, z synergią do odporności na ogień, dobrze idzie. Dobrze idzie. Tylko ten czwarty jest problematyczny i jeżeli ma się dobrą broń, to przed czwartym można, można sobie coś tam ogarnąć, nie? Ładnie. Dawaj runkę z rady. Jakąś runeczkę, go. Nie. Nie. It. Co za morderczyni z tej Valkyrii. Giga morderczyni to jest. Dobra. Saludos. Słuchajcie, jeżeli tutaj... Właśnie, bo nie było hasła na ten odcinek. Hasło na ten odcinek to jest runa Lem. Także jak ktoś to ogląda na YouTubie i się podoba seria, to po pierwsze koniecznie subskrybuj, lajkuj, wbijaj na live'y na Twitch TV Nadin Wins, to jest bardzo ważne, bo tutaj siedzi głównie ekipa i wypisz teraz, napisz teraz w komentarzu runa Lem, żeby podkreślić swoją obecność. Tak jest, na live'ie też. 4-3, Boże Święty, ty jeszcze żyjesz? Skarant? Co ty? Kamrad Jaszczur. Wjeżdżam z Karanda. 43 lata, Jezus, jaki młody. Piaskownica, piaskownica jeszcze, piaskownica. Ja to mam giga młodych ten. Giga młodych rodziców umysłem. Także ja to w ogóle mam, nie wiem, inaczej przekminiam. Moje rodzice mają po 63 lata. I moja mama śledzi Twitcha i zna więcej kanałów na Twitchu niż ja, nie? Śledzi o najnowsze trendy gamingowe, twitchowe i tak dalej, i tak dalej. Także... No nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić, jakby była 20 lat młodsza. To musiałaby być już... Nie wiem. Młodsza umysłem niż ja. Także ja to tak mam przekminę, jak ktoś ma 40 lat, to jest giga młody wiek. Liczy się bania, nie? To co w głowie. Galep.
ten skinek, nieźle. Chyba tak, Szarki, no właśnie chyba w taki sposób, no. Następnym razem mama na spotkanie chyba jedzie. Będzie ten, piła z banka, z kulera po kwiatach z nami. O, dobry lud z rady był. Świetny ludzik z rady. Dobra, ale zrobiliśmy to legitnie, na spokojnie, wszystkie questy pozaliczane, normalnie 100% run. 100% run. Kamrad Jaszczur, wiek 0 do 40 normal, 40 do 60 koszmar, 60 do 90 hell, 90 plus to ubery. O, to jest fajnie. Też jest fajnie. To ja normal jeszcze Bambik. To ja Bambik na normalu jeszcze śmigam. Możemy sobie powolutku podłączać strafe. Tak mi się wydaje. Myślę, że to jest już czas na strafe'a. Potrzebujemy. Potrzebujemy czasami mieć coś na 5, na parę targetów. Taki zapał, można powiedzieć. Strafe to jest taki zapał. Wymiatanie to jest taki zapał. Paladyna, można powiedzieć, tylko na dystans, na ataki dystansowe, nie? Chodźmy tu. Siema Gekon 84, witam serdecznie. I wymiatanie bardzo szybko zaprocentuje. Bardzo szybko, zwłaszcza, że tutaj Guided Arrow mamy wmaksowane. I Multiple Shot też. Tutaj synergie są już przepotężne. Myślę, że możemy sobie powolutku dawać wymiatanie do naszej laseczki. Podczas wymiatania stoisz w miejscu, taki Diablo może ładnie zgasić. No, ja bym się akurat bossami nie martwił. Bossowie to jest najmniejszy problem. Coś za coś, Bolo, nie? Coś za coś. Wymiatanie jest bardzo ok. Trzeba po prostu uważać, dobrze timować. Raczej... bossowie to jest najmniejszy problem. Leżę. To jest nie do przejścia. Nie ma szans. Zamrożenie, amplify damage. Nie ma szans się wybronić. I raczej to będzie reset. Raczej to będzie... Nie widzę sytuacji, w których odzyskamy zwłoki. Okej. Okay. O, nie, dobra. What? Jakim cudem ja się wytypowałem? Jakim cudem to się udało? Przejście. Pewnie Koal, wyślij mi, no. Po Steamku zobaczę. Cześć Marcelo. Siema, siema. Dobra. Jazda. Aha! Od razu. Walczymy mele, rozumiem. Oho. Przypałętał się. Jest Valkyrie. Idziemy. Popatrzcie teraz, jak ten Crushing Blow będzie pięknie działał. BOOM! Crushing Blow! Pierwszy był. Zaraz kolejny. BOOM! Crushing Blow! O! Idealnie w tempo kolejna Valkyria poszła.
Koal, no w tym momencie ten, na YouTube'a nagrywam, wiesz? Nie da rady. Także mówię po streamku na spokojnie. A ma być jakaś malutka przerwa, wiesz? Siema, Gekon. Cześć czat, czyli D4 jest tak zarobiste, że D2 ponad 200 na end game. No, jak widać, niestety. Niestety. Spoko, Koal, spoczko. Adek, jak dokładnie działa Magic Find na najemniku? Tak, Magic Find na najemniku działa w taki sposób, że jeżeli najemnik zabije potwora, czyli wykona last hita, to dodaje się do twojego i to jest wszystko. Więc jeżeli ty masz 200, masz 100, twoja postać ma 100 Magic Findu, twój najemnik ma 50, to jeżeli ty zabijesz moba, no to zabijasz tego moba ze setką Magic Findu, ale jeżeli najemnik zabije moba, to ten mob ginie jakby z kalkulacją Magic Findową 150. Czyli jeżeli twój najemnik wykonuje last hita, to wtedy zyskujesz więcej. Czemu mnie? Nie, nie, Valkyrio, ty tam walcz! Gdzie ty idziesz? Jaka ona jest głupia. Oj, członkowie rady tam są. Co to? Strasznie dziwnie się zachowuje ta Valkyria czasami. AI jest mocne. Uff, na kaście wyrwałem kulkę, nie wiem jak się obronić. O, nie mam HP-ków. HP potiony. HP potiony. Si. Nie ma szans, kiedy na go utrzymać przy życiu na walce z Mefistem. Nie przyzywam, bo szkoda pieniędzy, wiesz? Tutaj tylko nasza Valkyria ze zbroi może coś dać. No ale na razie się nie chce pojawić. Ewentualnie. No, jest. Ale ciężko ma. Ciężko ma, ciężko ma. Ewentualnie decoy. Ale już dobijamy mefa. Dobra, Koal. Zaraz będę, będzie obczajany zaraz. I finish! GG! GG! Kolejną ciekawą zbroją, którą możemy zrobić, to jest Duress. Daje 15% szansy na druzgocące uderzenie. Plus jeszcze daje nam 33% open wounds, 15 dolresów przynajmniej. Dobra, lecimy. Buendia. Raz, dwa, trzy. Zróbmy sobie tak. Earth Shaker w ogóle na wypad. Co za drop! Ja cię kręcę, co za drop! Nice! Dlaczego nie gramy druidem? Potwajer. Wow.
Wow. Bardzo solidny dropik. Bardzo solidny dropik. Spoko koal. Obczaję, obczaję. ABCD. Jasne, ale pod paroma warunkami. Muszą być spełnione. Jeżeli nie, no to będzie lipa, nie? Dodanie samych run to nie jest rozwiązanie samo w sobie. To musi być zaaranżowanie całej itemizacji w Diablo 4. Przekształcenie całego systemu, drop table'a, sprawienie, żeby więcej itemów miało znaczenie, żeby te itemy miały charakter. Wprowadzenie loot filtra. Jak dodasz runy, to nic się nie zmieni, tylko będzie więcej przedmiotów. To musi być wszystko też wokół. Okej, okay, Defender, Barth Club. Otwierajcie sobie tą skrzynkę, to jest super chest Mephista, zwłaszcza na piekle. Bardzo, bardzo, bardzo warto ją otwierać. Zwłaszcza jak sobie farmicie długo Mephista, nie? To ona daje high runy, nieraz wypadało high runy. Najczęściej Lo. Vex był też u mnie grany. Także warto, polecam serdecznie. Savage Helm. I jedziemy. I powiem szczerze, że przed czwartym aktem mam lekką ochotkę na to, żeby sobie polecieć jakiegoś... Siemano Bloodletter. Jakiegoś Terrorzona. Bardzo łatwego. Nie wiem, czy nie widziałem tam przypadkowo. Zobaczymy, jaki jest Terrorzon w ogóle. Zobaczymy, jaki jest Terrorzon. Chodźmy na regular i sprawdźmy, jaki jest Terrorzon. Bo można robić krowy, ale Terrorzon jest jeszcze ciekawszy. Bo Terrorzon dostosowuje się item levelem. O! Dry Hills i Halls of the Dead. Bardzo dobry terror. Bo Terrorzone dostosowuje się item levelem do naszej postaci. I słuchajcie, na tym kończymy odcineczek na YouTubie. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podoba, to subujcie. Jeżeli się podoba, to wpadajcie na live na Twitch TV na Dimis od 18 zazwyczaj, prawie każdego dnia do godzin nocnych. Także ja się z wami żegnam, mojego dzionka i do następnego. Trzymajcie się, BOOM!